Siemanko wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardy El Diabollo, czyli oto takie petardki. O nich za chwilkę. Na razie przechodzimy do intra. No i moje kochani, za owe petardy El Diabollo, czyli takie piękne petardy, trzeba zapłacić tak około 12 zł za 6 sztuk, bo w opakowaniu znajdziemy 6 petard. Za chwilę sobie przejdziemy do rozpakowania naszych pięknych, cudownych diabolini, ale na razie opowiem Wam jeszcze kod produktu. GP6, petarda błyskowa, klasa F3 i 6 sztuk i 9,9 g neku łącznie na 6 sztuk, czyli na jedną sztukę przypada gdzieś tak około 1,65 g neku na jedną petardę. Tak więc malutko zobaczymy, czy to jest, wiecie, jakieś coś, że tak się nazywa i będzie więcej mieszanki, czy nie. A naszym oczom ukazuje się, moi drodzy, takie piękne petardy, duże, masywne dosyć, tak, dosyć masywne petardy i gipsik jak za starych dobrych czasów, moi kochani. Takie były petardy, pamiętacie, gipsu nawalone, takiego jak cegiełka kolorek i piękny demon. Zawsze zapominam, wiecie, żeby przedstawić Wam to tak jak teraz, z ręki, że tło to moja ręka, ale miesza o to. I tutaj mamy coś napisane, niestety nic nie mamy, trudno, jakieś tam informacje. Petarda wykonana dość, może nie jest zbytnio ładna, bo tu widzicie niedoklejone, tu jakieś coś, ale to nieważne. Ważne jest to, jaką to ma moc. A dzisiaj sobie to właśnie sprawdzimy. Więc ja już tego nie przedłużam, tego odcinka. Lecimy, moi drodzy. Ja już idę. No i dobra, moi kochani, petardę mamy już ustawioną. I lecimy na odległość 5 metrów. No i dobra, moi kochani, po nieudanej próbie, gdy petarda nie wystrzeliła, odczekałem i lecimy teraz z następną. Także to będzie 5 metrów. Mam nadzieję, że odpali. No i tak, moi kochani, jesteśmy teraz nad naszym pięknym stawkiem i zobaczymy sobie tą petardę El Diabollo, już powtarzam któryś raz. Mam nadzieję, że odpali. Zobaczymy. To będzie nasz test.
No i chyba nic z tego. Nie, moi kochani, nic z tego. No nic, lecimy z podsumowankiem. A więc robimy podsumowanie, moi kochani, tych, że oto petard El Diabolo, gdzie już powiem to kolejny raz. I wiecie co? 1,65 grama na petardę to nie jest zły wynik, myślę, ponieważ 115 na 5 metrach za pierwszym razem i za drugim razem nie odpaliła, ale za trzecim później też 5 metrów, 116, to jest całkiem dobry wynik. I jeszcze coś później na końcu powiem, ale ocenkę, jaką miałbym wystawić tym petardom za 12 zł, to będzie takie piąteczka. Ocenę piąteczkę myślę, że tu można dać. Nie są jakieś złe, ale bywają lepsze. Tak więc myślę, że tak mogę to ocenić. I to by było na tyle ode mnie. A do Was mam prośbę. Napiszcie w komentarzu, moi drodzy, jak Wam się podobały te petardy. Czy Wy mieliście takie petardy i czy może chcecie je kiedyś zakupić. Tak więc nic mi innego nie pozostaje, jak pożegnać się z Wami. Ale, moi drodzy, jeszcze chwileczkę. Chcę, abyście poczekali, ponieważ na koniec sobie zrobimy na odchodne takie malutkie boom. Co Wy na to? Tak więc ja tam włażę z powrotem na górę, bo musiałem trochę w dołek taki tutaj wejść, bo trochę wieje. I mam nadzieję, że jak byłem tam do góry i robiliśmy testa, że wszystko słyszeliście. Tak więc lecimy. Moi kochani, ustawimy sobie jeszcze na sam koniec takie małe rakietki, które na pewno każdy z Was dobrze zna, i zobaczymy, co nam tu wyjdzie.